Dzień dobry drodzy akwaryści Kilka dni temu minął miesiąc od mojej wielkiej przycinki w akwarium Mowa tutaj o wszystkich rodzajach mchów jakie mam w akwarium więc myślę, że w tym odcinku pokrótce omówię wszystkie rośliny i powiem w jakim stanie są po miesiącu od takiej wielkiej rewolucji w moim akwarium Tak więc po kolei Pierwsza roślina to Mecht Erectmos, który wręcz nie podwoił, a nawet potroił swoje rozmiary. Urwałam na niewielki korzeń ze dwie, 3 takie najładniejsze gałązki. I proszę bardzo, Mech dosłownie rośnie jak na drożdżach. Co chwilę się rozkrzewia. Co chwilę widać nowe przyrosty, co mnie bardzo cieszy. Kiedyś ten mech e, był na korzeniu raz z mechem Christmas Mouse, i no i niestety średnio sobie radzi, ponieważ jeden mech z drugim walczy o przetrwanie. Tutaj ma tym razem ten mech swobody, że chodzi o dostęp do światła, o przestrzeń, więc zobaczymy, jakie będą jego możliwości. Kolejny mech to mech, który miał być jako Java Moss. Swoją drogą wczoraj pytałem na dwóch grupach akwarystów, co to za odmiana, i nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi, ale mech też zaczął rosnąć, podwoił swoje rozmiary, co mnie cieszy kolejna roślina mikrozorium oskrzydlone któremu ta cała moja rewolucja w ogóle nie zaszkodziła, wręcz pomogła roślina już chyba z, z, kupiłem je jako jedną gałązkę jako jedno kłącze to mikrozorium a już mam trzy kłącze które rosną jak szalone co chwilę widać nowe przyrosty tutaj widzicie kolejny Listek w drodze. Jeszcze taki mały zwinięty, ale kwestia czasu i będzie tak duży jak pozostałe. Na tym samym korzeniu na górze mech Christmas Moes, który jak widzicie jest dwa razy większy od tego co było miesiąc temu. To wszystko jasne co widzicie to są nowe przyrosty. Czyli jak widać ten mech ma dobre warunki w tym akwarium. No i zobaczymy jak dalej sobie będzie radził. Ten sam mech, ale na drugim korzeniu, więc, to wszystko co tutaj widzicie, też takie jasne, intensywna zieleń, to są nowe przyrosty. Więc, mchy krótko można powiedzieć, że świetnie zniosły ten zabieg odmodzający. Z dnia na dzień zwiększają swoje rozmiary, odbudowują swoje gałązki, co mnie bardzo cieszy. I kolejne rośliny. Chociaż jeszcze zanim powiem o następnych roślinach, to tutaj zapewne okażecie był mech taki takich dużych igiełkowatych łodygach. No niestety ten mech nie dał rady moim akwarium, więc podczas ostatniego serwisu akwariowego w zeszły weekend, no niestety ten mech musiał z akwarium wylecieć. Na razie to jest pusta przestrzeń, ale myślę co dalej. Tutaj mamy Nowość w akwarium, czyli rotale, która tutaj pokażę na zbliżeniu, może to będzie lepiej widać od tej strony. Są dwie nowe, małe gałązki, które pojawiły się na łodydze. Tą sadzonkę rotali dostałem od akwarysty, który zajmuje się hodowlą krewetek, bo 10 litrowym krawatkarem nieco uzupełniłem obsadę. No, i to Rotala dostałem jako gratis, więc no, nic mi to nie kosztowało, więc wsadziłem tą łodygę. Zobaczymy, co dalej będzie. Tu za rotale mamy bakopę australijską, która powoli, ale odradza się. Nawet ta roślina u mnie sobie dobrze radzi, ale szczerze mówiąc, myślę o jej usunięciu z tego akwarium. E, dlaczego już mówię? E, Tuż za tą bakopą, za mchem. Mamy pięknego Pogostemona oktopusa i tak chodzi im po głowie, żeby nieco zwiększyć jego liczebność i trochę go właśnie przesunąć ku przedniej szybie akwarium, żeby dać mu więcej miejsca na, na to, żeby się rozrastał. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie, szczerze mówiąc, myślę, co dalej, bo pewne zmiany tutaj chodzą im po głowie. No i właśnie co do zmian, to teraz na koniec powiem o ostatniej roślinie. Czyli zwartce malajskie, która opanowała to moje akwarium. Tutaj widzicie, mamy kolejne przyrosty. Tutaj pojawiła się nowa sezonka. Tutaj już kolejne kłącze. Myślę od kilku dni intensywnie o tym, żeby odmłodzić tą moją zwartkę malajską. Dlaczego już wam pokazuję? Zobaczcie, co tu się zaczyna dziać. Zwartka w ostatnim czasie trzeba bardzo intensywnie się rozmnażać, wypuszczać co chwilę nowe przyrosty podziemne. No i niestety ta roślina walczy sama ze sobą o przetrwanie. Te liście są pomarszczone, pogniecione, pozawijane. Jedna roślina marnieje, druga wyrasta. Po prostu jest tutaj, moim zdaniem, zbyt gęsto. Dlatego chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby odmłodzić te zwartki malajskie, stawić zaledwie kilka sadzonek, żeby zaczęły się od nowa rozmnażać, ale też tak jak w przypadku muchów, obiecuję, że będę je systematycznie skracał, przycinał. Tak samo będę robił to z tymi zwartkami, żeby nieco redukować te podziemne przyrosty, żeby nie było tak, tak dużej ilości tych roślin w jednym miejscu, ponieważ jak widzicie to wygląda trochę średnio. Tutaj mają te rośliny trochę więcej przestrzeni i od razu ta roślina się zupełnie inaczej prezentuje. Liście są proste, ułożone ładnie, a w tamtym miejscu, jak sami widzieliście, trudno o ładny prosty liście. I też chodzi mi po głowie nieco. Co, żeby to zmienić w tym akwarium? Miałem kilka pomysłów, żeby może prawy tylny rok posadzić znowu paproć, tą którą miałem wiele, wiele miesięcy temu, która u mnie nie rosła, ale też trochę się do niej zniechęciłem, ponieważ co roślinę trzeba co chwilę odmładzać, co chwilę wsadzać, więc musimy grzebać podłożu. Był też taki pomysł, żeby może ten korzej z mchem, mikrozorium dać na sam tył i tam, żeby ta roślina sobie. Intensywnie rosła, albo przesunąć ten korzeń z mychem, mikrozorium bliżej, bliżej środka akwarium, ale dać bliżej tylnej szyby, bliżej wylotu, bliżej rurki filtra, a w tamto miejsce posadzić może ze, ze dwie zwartki, wenty zielone z jakiejś domowej hodowli. Dać może kilka jakichś kamieni tutaj, no i to resztę przestrzeni, która zostanie, obsadzić sadzonkami zwartki maleckiej, która no jest taką rośliną bardziej niską. Ona nie rośnie w górę. No a w tym akwarium, w tej części trochę brakuje tego tylnego planu, żeby coś tutaj wyższego rosło. Myślę, że taka zwartka, którą bym kupił myślę, że raczej łatwo się przyjmie z tego względu, że podłoże to jest bardzo wzbogacone. Okulki glinianotrofowe jest już takie użyźnione. Więc myślę, że taka zwartka nie miałaby problemu, żeby się tutaj e, zadomowić. Co do ryb, tutaj zmian nie ma. Cztery kieryski pigmeje, statko bystrzyków amandy, na ten moment jeden otosek, no i największa ozdoba akwarium, bojowik. Co do jeszcze podłoża, tak sobie myślę, że jeżeli bym już te zwartki wyrywał, żeby tutaj na nowo zaplanować tą przestrzeń, to tak chodzi mi po głowie, taka myśl, żeby może przód akwarium zmienić, czyli żeby usunąć ten żwir i zrobić plażę dla kierysku, żeby te kieryski w końcu miały to, co najbardziej lubią, czyli dużo piasko, żeby mogło sobie go przekopywać, czyścić swoje skrzela i móc łatwiej zdobywać jakieś pożywienie, jedzenie. W takim żwirku małe kiryski mają to utrudnione, więc muszę ich też intensywnie, znaczy intensywnie, regularnie karmić, żeby po prostu się nie zagłodziły. Więc, tak, moi drodzy, pokażę, jeszcze może z daleka to akwarium się prezentuje. Nie wygląda ono najgorzej, ale no, akwarium, zwłaszcza ta, ten prawy tylny róg, za jakiś czas będzie wymagał jakichś zmian. I rewolucji. Nie to, że to jest jakaś moja zachcianka, ale sami widzicie, że w tym rogu. Pokażę też z bliska. No, nie jest zbyt dobrze. Te rośliny mają tutaj zbyt ciasno i trzeba dać im trochę przestrzeni do wzrostu. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was chciałby. Taką porcję z wartki malajskiej, to może piszcie w komentarzu swój adres mailowy i jak yy, będę yy, robił tej porządki tym akwarium, to mogę odprzedać nadmiar tych roślin. Szkoda, żeby one po prostu trafiły do kosza, bo może kogoś z Was yy, znajdą warunki do dobrego wzrostu i do rozmnażania się. Jest ich bardzo dużo tutaj, więc sezonę trochę będzie. Ja sobie zostawię zalewie pewnie ze 4, może 5, mniej więcej. I dam im tutaj przestrzeń, żeby się nowo odrodziły i zaczęły rosnąć. W tym filmie to byłoby tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.